No, witamy chyba w ostatniej części. Mamy przynajmniej taką nadzieję, chociaż drugi tartak jeszcze jest nieobsłużony w żadnym stopniu, ale jest przynajmniej blisko. Blisko tartaku. Blisko wyrazu. No, teraz właśnie wracamy triumfalnie, wyciągnąwszy się z fejla totalnego. Wracamy triumfalnie ciężarówkami do Wyrębu, żeby załadować kolejne kłody. Yep. I zakończyć tę mapę wielkim sukcesem. Bo fajne. Deszczem achievementów i swagu. Innych fajerwerków. Mamy jednego ślicznego pomarańczowego Kamaza i jednego ośmiokołowego Maza. Ten duecik bardzo dobrze sobie radzi. True. Dwa Mazy byłyby jeszcze lepsze. Ale jak wiadomo, można mieć wszystkiego. Gra jest synchronizowana w ten sposób, że każdy gracz musi sobie przygotować ciężarówkę oddzielnie. Chyba że ja bym wszedł do mojego Mazy, a ty byś mnie zatankował. Ja też tak można zrobić. Całe paliwo wlałeś do tego, czy coś zostało w cysternie? Zostało mi na jedną zatankowanie. Dobra, to dojedziemy tam i się przesiadam na Mazę. Tylko że mi się paliwo skończy. Nie dojedziesz? Nawet nie wiem, czy dojadę, wiesz? Może lepiej do garażu, nie? Pamiętaj, że nie masz ładunku już w postaci mnie. Wiesz co? Myślę, że można zaryzykować dojechanie. No dobra, bo jak mam... Nie, to podciągniemy do ciebie to paliwo. Nie? Trochę poniżej 1/3 mam. Ja mam mniej. Nie mam, jestem za przecinkiem. Dobra, ale patrz jak ile szybciej się jedzie w tę stronę. Czy za ułamkiem. Za ułamkiem? Za, tak? Czy przed? Za. Zbliżam się do L. No zobaczymy, no. No wiesz, mi pali 35 litrów. No 36. Tak. Byle by ci się nie skończyło przed daleko od garażu. No jak się skończy blisko, to tam gdzie zawsze zaciągniemy coś. Mazy niestety mają jedną wadę, że strasznie dużo chyleją, żłopią diesla dużo. Nie skręcają. Nie skręcają, tak. Może jak się fajnie jedzie bez ładunku, bo jest normalnie jakbym po niemieckich autostradach zasunął. Jakimś full wypasionym tym... Bądź patriotą, jak po nowych polskich autostradach. Tak, o, oczywiście, dokładnie. Zresztą z niemieckim pomysłem, niestety. Jest to zachód, wygoda, bogactwo i kapitalizm. Nie jest źle w sumie. Dobrze, że zrobili. Są zarówek w komunistycznym Związku Radzieckim. O, już mam na czerwono. Jejku. Cześć, gdzie jedziemy? Lewa. Skręcaj. Musiałem się o drzewo trochę zahaczyć, bo... Ty. Musieliśmy chyba podciągnąć. Może być ciężko. Nie, czekaj, nie wyprzedzam. Albo dobra, nie, jak tam chcesz, ale... Aż kurde, nie wiedziałem, że tutaj się zamknę. No, przyczep się do mnie. Nie, jest dobrze, jedziemy, jedzie się. Do przeprawy trzeba przejść. Jezu, jak to zredukować to zużycie paliwa? O, na drogowym pojadę. Wyłącz napęd na wszystkie koła i wyłącz reduktor. Włączyłem. Ale zasuwasz, kurde. Tam przez tą wyspę, nie? Nie, jeszcze dalej. Nie, myślę, że się starczy, ale tak na styk. No... Nie, to ja cię podkoluję. Widzę bloki, dobrze jest. Aha. O panie, ale ten nadbieg daje czadu. Ło, 48. Też mam czerwony paliwo. Ktoś tutaj? To przeprawa, tak? No. Ile masz litrów? 19, 25, 30. Ale ile masz litrów w baku jeszcze? 61. Prawie tyle co ja. Ty szybciej palisz. Mój na pewno dojedzie.
została minuta jazdy. Kamil? Kamil? Co? A mnie zmyło. Bo to nie jest nasza przeprawa. Znosi mnie prąd. Żeby nie było za łatwo. Dobra, jedź tankuj. Najwyżej później się go wyciągnie, i tak mieliśmy mazał, że... No przecież nie z ładunku. Nie, kurwa, to nasza przeprawa, dlaczego mnie znosi? To jest nasza przeprawa. Z jakiej racji mnie znosi? Znowu być. Pomocy! Jesteście lżejszy po prostu. No dokładnie, pomocy! Pomocy! Znaczy mam ci wrócić po ciebie, czy tylko tak krzyczysz? Nie, to będzie fail totalny, czekaj. Jedź do garażu jedź i zatankuj. Czekaj, nie wiem, gdzie jest ten garaż. Ja zatrzymałem tutaj, to potem się wyciągnie. Dobra, widzę garaż. Fuck. Dobra. Ja śmiem powątpiewać, czy dojadę do tego garażu. To się łazem podchodzę. Tylko łaza tam mam teraz. Dobra, przełączyłem, wyłączyłem wszystko, co mogłem. Tak, jedź po drodze już z napędem na jedno koło, nie wiem, czy cokolwiek, tylko tam dojedź. Gdzie on się ślizga na tej drodze, cholernie. Dobrze, 11 litrów, 10. No, jeszcze musisz przez kałużę przejechać po sam koniec. Nie wiem, ile to jest litrów na 100 km, ale... To masz niecałą minutę jazdy, które ci powiem. To jadę chyba, raczej. Najwyżej cysterny tam masz, tak możesz się podtankować. Widzisz, nie może być za łatwo, no po prostu. No nie może. Zwyczajnie. Gdybyśmy tą grę po prostu skończyli, to by nam się momentalnie znudziła. To pierwsza mapa. No, jedna z łatwiejszych zresztą. O kurwa. Co jest? Na oparach wjeżdżam. Ale wjechałeś? Tak. Miałem równo na minutę, poniżej minuty jazdy miałem paliwo. Co mi się przetrwało? Cześć, co ja tu mogę wziąć? Wszystko. No na drewno coś weź. Teraz co musimy zrobić? Musimy dostarczyć paliwo do mojej... traktor instalet? Traktor to jest do przyczep. Do takich przyczep potężnych. Wow, ale mogę przyczepy z paliwem. Tak, tylko że wiesz co? Przejebaną wziąć, dobra, mniejsza o to. A gdzie ty masz swój ten Uralowy, zwykły... Gdzie ty masz zwykły kamas, cysternę? A gdzieś stoi w pizdu. Przy łazie, nie? Tak, przy tym. No to wiesz co, ja blokuję mojego maza. Czekaj, lock, tak? Lock card. Tak. Lock card i medium lock carriage. Znaczy lock... Tak, musisz dwie rzeczy wziąć. Medium, dobra. I nic więcej nie wezmę w sumie i tak. No, medium, nie można było long. Można było long, ale w sensie nie mogę nic i tak innego wziąć. Aha. Ale to będzie porażka. Jak ja wykręcę tym dziadostwem tu? Jeszcze z przyczepą? Jeszcze z przyczepą? Wiesz, masz paliwo, możesz próbować. Stary. Jeszcze muszę mojego maza odblokować. O chuj! Przewróciłem się na bok. Żartujesz? No nie, żartuję. Dobra, bierz cysternę, będziemy cię wyciągać. Kurwa! O tą jebaną przyczepę! Nie, stary, z tą przyczepą nie ma szans! Ja to zrobiłem wtedy, co się pytałeś, jak ja to zrobiłem, to było właśnie ej, tak. Ej, nie ma szans z tą przyczepą, on ma taki promień skrętu, że po prostu nie ma szans. Mówisz, że małe ładunki będziemy brać. Czekaj, gdzie ten mój pieprzony... Wiesz, nawet nie wiem, jak dojechać do tego tartaku. Ty masz na co zgrać te odcinki jak chcesz, żeby tam ci starczyło miejsce? Mam jeszcze dysk w laptopie. A, no właśnie. Czekaj. G
Gdzie jest ten mój... Kurwa, gdzie ta była ciężarówka? To było to? Nie, to jest mój Jeep. O. A, tu jest, dobra. Wchodzi kolejny wieczór. Dobra, także tego. Muszę dojechać tu. To do Maza, do Maza tą dojedziesz do tej mojej, tak? Do mojego Maza cysterną. Będzie dużo szybciej. Nie, to ty do mnie podjedź, bo ja stoję przy nim. Ja nie mogę, bo nie mam paliwa. No to ja mam paliwo przy sobie. No tak, ale nie mogę się ruszyć. Jak to się nie możesz ruszyć? Bo ten mój Maz jest niezatankowany. Właśnie pod... No to cię zatankuje. No. Ja muszę go najpierw odblokować, muszę tam dojechać... To podjedź do mnie, ja stoję tam, gdzie on stoi. Dobrze, dobrze, właśnie tam jadę. O to też chodzi. Albo obijany jest, jak ja pierdzielę. Lumberjack, lol. Achievement dostałem. A, za przewracanie drzewek też mam. Niszczymy przyrodę. Niestety w połowie już zniszczona ta moja ciężarówka. Ta z cysterną? No. Mam nadzieję, że już się nie będzie aż tak często przydane. W sumie końcówka mapy w czystym. Muszę jeszcze pojechać po paliwo, wrócić, zatankować, a... Jo. Po co chcesz jeździć po paliwo jeszcze? A nie, ty podjedziesz i mnie obrócisz. O, tak będzie najlepiej. Ja cię tym Mazem wyciągnę stamtąd. Z tarapatu. Zaparkuję sobie Łaza, żeby nie został staranowany. Bo to nigdy nie wiadomo. Co te niewidzialne samochody, gdzie one stoją. Dobrze. 537 to jest to, tak? Tak. O kurde, jesteś w środku mnie. Wysiądź z niego jak możesz. Już wysiadam. No, weź odjeźdź troszeczkę. No, teraz. Ale byłby fail. No, dobra, tamkuj. Tankuj, bracie. O, czuję siłę! Czuję siłę! Dobra, to ja się skoczę z powrotem do tego mojego grata. Dobra. O, dwie chmury czarnego dymu. Nadciąga burza. Dobra, jedziemy. Piękne, cudowne. Mogę kołami obracać. My nawet nie wiemy jak jechać do tego tartaku, chcę ci tylko powiedzieć. Powinniśmy odsłonić najpierw tę mapę. To ty tam jedź, a ja wezmę tego... mojego jeepka i... No, weź dokładnie, weź jeepka. Ja się zajmę twoją ciężarówką, nie zajmę się nią, bo... Daj znać jak dojedziesz po prostu, ja tam przeskoczę. Litrów, kurde pani. No jak nie wiemy? A, bo tak... No jest tutaj tak. Lumber. Ale jest... Lumber, ale do obiektywa mamy jeszcze ostatniego cloaka do zdjęcia, widzisz? Nie wiemy jak tam jechać. A nie, może... A, wiemy! Przecież wiemy. Główną ulicą, ale i tak to lubię odsłonić. Dobra. Będzie... Tak. Nie wiadomo, co tam się czai na samym końcu, na tym końcu, którego nie widzi. To ta atomowa ciężarówka i siema. No, atomowa. Gdzie ty jesteś? W Lamberze stoisz, tak? Piękny dźwięk silnika tego, trochę. No. 12-cylindrowiec chyba, z tego co pamiętam. No podobny silnik do T-34 był. Naprawdę. O, dobra, jestem już w Lamberze. W Lamberze jadę cię wyciągać. O kurde, jaką płatką przejechałem.
Boże, prawie wpadłem. Kładką nad tym, nad rzeczką? No, taką tyci-tyci. Typu trochę gałęzi i bali z drewnem przysypanych ziemią. Trzeba fotografować moją furę. Jak to pięknie przejeżdża przez te... przez tą kałużę. No. Bez żadnych problemów. Nie wiadomo dlaczego to powstało. Żeby Ruscy mogli przewozić drewno do lasu. Tak. Wszystkie krasy tam zostały. Dobra, już tam jestem. To już nie, poczekaj czy, chwilę. Czy odkryjemy to najpierw. Chcesz dojechać, a jeszcze masz kawałek drogi. No, to poczekaj momencik. O, pojedziesz jak ja będę jechał po wózek na drewno, jeszcze nie ma. O, to poczekaj, wyprostujesz mnie. No. Czekaj, a po co ci wózek na drewno? No bo chcę przewieźć drewno, żebyśmy za jednym razem ukończyli mapę już. A ty jeszcze tam nie dojechałeś? Jestem już w Lambert. W jakim Lambert? Ty jesteś w garażu. No tak. A kurde, myślałem, że jesteś w tartaku. Dobra, to jeszcze jedź tym łazem, zaraz tam się będę. To chcesz longa wziąć? Nie no, mediuma. Dwa mediumy wystarczą, żeby ukończyć tartak, więc pozwolę. Nie wiem, czy my damy radę z tymi mediumami, naprawdę nie idzie w ogóle skręcić. To jednego longa, jednego shorta możemy wziąć. To będzie dobrze. Short zawsze nie będzie miał żadnej przyczepki. Będzie po prostu sobie jechał. O kurwa, ale tutaj jest hardcore. Tam tym łazem, tak? Właśnie nie bardzo nawet widzę, że jadę. Możemy czekać do dnia. Jestem blisko, coś mi się zdaje. Widzę. No spalanie to ma mocno. Masz? Odsłoniłeś? Chyba tak. Tak? Tak. Ej, odsłoniłeś, tak. Jeszcze jedna ciężarówka jest. O, Ural. Mój ulubiony. Co to jest Ural? Taki lepszy, nowocześniejszy kras. O. Bardzo praktyczny jest Ural, jest mały i bardzo dobre właściwości terenowe. Mały jak na te wszystkie wielkie potwory. My mamy tutaj przyjemność jeździć. Dobra, jestem w garażu, możesz wchodzić do swojego pana. Poczekaj, to podjadę, zobaczę sobie w ogóle jak ten Ural wygląda. Dobra, no Ural jest normalny, taki wiesz, w armii też jest w Flashpointie nawet być. Właśnie tak coś kojarzę nazwę. Taka typowa ciężarówka rosyjska. Ale droga, jaki chuj. Musisz chyba dookoła pojechać. Nie wiem, czy ci uda przez ten las przeskoczyć. Nie, no mam ścieżkę, jadę ścieżką. No wiem, tylko ta ścieżka idzie tak troszeczkę dookoła. Teraz możesz niby skrócić przez las, jak dasz radę. Nie, no nie? Dobra, nie, to jest ścieżka. Muszę się nie wygłupiajmy. Ja sobie w tym czasie opracuję trasę do tego tartaku. No ładnie. Jest taka trochę offroadowa. Nie będzie łatwo. Bardziej offroadowa niż...
trasa tego Tarnaku będzie ciekawa, mam nadzieję, że się uda. Dobra. Jest kilka takich zakrętów ostrych, a to jest niedobrze dla naszych mazów. A, to jest to. Tak, to jest ulem. To jest fajny sprzęt. Tak, bardzo dobry. Zwykła ciężarówka o najlepszych do tej pory tutaj z dostępnych właściwościach celowych. Wysoko zawieszona, nie? Dobra, chodź do maza. Czas go podnieść. Staram się znaleźć inną drogę do tego obiektu. Nie, mam inną drogę. Bez gdzie ty jesteś? Dlaczego cię tu nie ma? A, bo jestem w tym, jestem w łazie, już wchodzę. Okej, okay, pokaż się. Tam się wychrzaniłeś, ale łatwo. Wychrzaniłeś się w tą stronę, co łatwo cię podnieść. No, taki plus. Dobra, czas cię podnieść z tego. Dobra, ci ładnie się załatwił. Zaakceptuj. Teraz cię wyszarpiemy i będzie po krzyku. I op, jesteś. Dobra. Przyczepkę masz? Czekaj, wezmę tego carriage medium. Dobra. Najwyżej ją wyrzucę. A, bo nie możesz nosić bez przyczepki na tym krótkim. Do krótkiego jest zwykły carriage niestety. Słucham? Ale damy sobie radę z tym długim. Damy sobie radę, moim zdaniem. Przecież krótką wziąłem. Tak, tak. Tylko, że jak wyrzucisz tą przyczepkę, to w ogóle nie będziesz mógł żadnych brać. Tak, bo jest inny rodzaj nadwozia jest na krótkim. Radzę obrócić ci się od razu. Tak, właśnie też tak pomyślałem o tym. Żeby było ciężko. Co ja mam? A, mam traktor. A muszę mieć Lockhart i medium. No dobra, mazy ruszają w drogę. Chcesz nowy odcinek? Czy... Nie, jedziemy do końca. Mam nadzieję, że starczy miejsca. Nie? W razie czego ten... zrobi się pauzę. Dobra. No to go, jedziemy po drewno. Idziemy w miasto. A, wyłączyłem redaktor na końcu i dokręciłem, to było zajebiste. Ty też, nie wiadomo. Nie, zostawiłem wszystko, jechałem do przodu. A, czyli to nie ma aż takiego znaczenia. Mam ciekawą koncepcję trasy, zobaczymy jak to pójdzie. Będzie bardzo blisko i prosto z tego jest tej autostrady sobie tam zjedziemy. Powinno być bardzo szybko kończone. Bo wiesz jak to wychodzi w praktyce, nie? Różnie. Mi się okazało, że się 50 razy po drodze wywrócimy. Tak, dokładnie. Jeszcze tam nie byliśmy, to jest najgorsze. Już trąbimy, że teraz skończyłem mapę, a super. Ty patrz. Razy. Ale w Rosji mają latarnie w lesie. O! No to dokładnie. Może to stolica jakiejś republiki. Bananowej. Tutaj chcesz zjechać? No tak, tam jest ten. Ale miota to mam jak szatan. Aha. Bym modem słyszał u ciebie. Tak, mam taki dzwonek do telefonu. Skończymy tę mapę, muszę oddzwonić. Opka. Ustaw się na razie po lewej, ja spróbuję załadować. Jako, że jadę pierwszy. Wiesz co, ja tu zostanę, gdzie stoję. Dobrze. Bo... potem, jak stanę po lewej, to obrócić się, bo to będzie koszmar. O, od razu mi się udało, dobra. Mam już logi. No to good.
teraz trzeba się stąd wydostać. No i jest problem. Manewrowanie przyczepką przy tym pojeździe jest co najmniej trudne. Told you so. Tak, ale wykonalne. Dobra. Przeliczyłem się. Z tą wykonalnością. O, teraz dobrze. Zamiast przyczeszki to powinny nam bronę dać. Tak. Byśmy ten las zaorali. Dokładnie, możemy potem... Nie, tak patrzę jak ona ora po prostu tymi kołami. Tak, sadzić ogórki można. Dobra, ja się spróbuję wycofać w ten las, a ty wyjeżdżaj już na ładunek, a w tym czasie wyjadę. Tyle ci starczy miejsca? Zaraz się okaże. No już nie bardzo mogę jej tam pchać, bo się o coś zacięło. Dobra, jadziesz. Dobra, ładuj się, ja wyjeżdżam. Też się od razu udało. To jakaś zaleta jest. Zaleta jest. Z wyjazdem będzie gorzej. Dobra, ja wyjeżdżam. A ty za mną. A ty się obracaj tutaj. Tylko uważaj, nie wypieprz się. Delikatnie. Jak coś, to do przodu i do tyłu. No, ciężko idzie z tą przyczepą nawet. Nawet przez te kałuże tutaj. Myślę, że przejadę. Nie spalałem całego paliwa przy tym. Największe ciężarówki, najcięższe wzięliśmy na najłatwiejszą trasę, co wypać. daje radę, to 8 kół jednak wyciąga. Czy bezproblemowo. To nie zadziała. No nie wierzę w to, po prostu jakbym po betonie jechał. Czekam na drodze. Spoko, na razie za chuja nie mogę wykręcić. Chyba gówno z tego będzie. Matko, nienawidzę tego. No, to jest ostatnia trudność przed końcem, tak naprawdę. Co, bo... Boję się, że to się wypieprzy po prostu. No to powolutku. O fucking! Wow! Wyjebałeś, powiedz mi to. Nie wyjebałem. Dobra. Jakbym wyjebał, to co z tego? Jestem na takim miejscu, że... Go. Kurwa. Ja nie mam za bardzo czym cię podnieść, więc uważaj. Bo mój jest załadowany w pełni. Kurwa, wiesz co, najgorsze jest tak, walka ze sterowaniem, walka z kamerą i walka z przyczepą. Pojadę do ciebie tym łazem. Albo nie, bram się jeszcze zakopię w błocie. Nie, zostaw już nie kop leżącego. No, sam się zakopałem. Próbuję coś z tą kamerą zrobić, żeby coś widzieć. Ty, tego kraza wydostałem. Może cię nim pociągnę. Dobra, nie, spoko. Wydostałem kraza, autentycznie. Ty, no... Nie mogę wygrać z tą przyczepą po prostu. Zaraz ci pomogę. Bo ona mi się łamie, mimo że chcę ją prosto cofać. Dobra, i teraz powinno być idealnie. O, jest, no... Gdzie mnie, kurwa, skręcasz? Dobra, wiesz co, wrzucę pauzę i wstąpię, jak stąd wyjadę. Tak więc wracając do załadunku.
po jakichś 3 minutach udało mi się w końcu wykręcić. To jest. Mi się udało wyciągnąć się nieruchy z rzeki, a tutaj na tę stronę. Jadę już w twoją stronę. A nie zobaczysz jej, poczekaj, to muszę ją w nią wsiąść. Dużo tych ciężarówek się robi. Przejeżdżam przez kałużę. Gdzie? A, przez kałużę. Dobra, ja czekam na drodze. Będzie to ostatnia droga, ponieważ jesteśmy bardzo blisko naszego celu. Czy blisko to może nie, ale droga wygląda na łatwą. Większość jedziemy betonową drogą, co jest niespotykane tutaj w tych stronach. A i tylko ostatni odcinek mamy do przejechania drogą gruntową. Widzę już ciebie. No, też się widzę. Opalam się. No, przygotuj się na szosówkę długą. 100 litrów paliwa. Ponad poszło. Powinno starczyć, to jest blisko. No nie, ale na to wykręcanie poszło. Ja cię kręcę. Chuj. Nie wiem ile miałem. Ale od cholery poszło. Ile ci zostało teraz? 373. No. Jeden na drogowy. Moja też. Masakra. To jest ostatnia finalna jazda. Myślę, że w nocy, jeszcze w nocy będziemy w tartach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Co to bywa różnie, ale... Tak nie powinno już nic się zepsuć. No właśnie poszła aktualizacja oprogramowania w moim telefonie. Zainstalowania, której nie chciał się z siecią połączyć w ogóle, znaczy z internetem. I się wkurzyłem, musiałem go restartować chwilę, bo... Mam nadzieję, że do tej gry nie będą tak aktualizacje wymienione. Nie, wiesz co, bo jeszcze kumpel do mnie zadzwonił akurat w międzyczasie i... ma... Galaxy S3 LTE wersję. I tam wyszła aktualizacja 4.3 oprogramowania na Androida. Czekaj, cały czas drogą, nie? Tak, tak, nie za mną, zatrzymałem się tam, gdzie trzeba. Właśnie nie widzę, zgubiłem cię. No ale dobra, Misza. I w tej aktualizacji jest błąd, który powoduje, że bateria strasznie szybko się rozładowuje. To znaczy, telefon nie przechodzi w stan spoczynku, tylko cały czas pracuje, tak jakby, nie? No. Błąd jest znany już od bardzo dawna, a rozwiązanie jest w nowszej wersji oprogramowania 4.4, która jest już wszędzie na świecie, tylko że brandowy soft ma w telefonie od Play'a, więc musi czekać, aż łaskawie Play zrobi aktualizację, a Play twierdzi, że nie ma problemu. No tak, to w takim punkcie trzeba w ogóle nie ściągać tej aktualizacji. Ale to wiesz co, no to skąd można wiedzieć, nie? No to... Dokładnie, nie możesz z downgrade'ować. No możesz to downgrade'ować, ale jak to zrobisz, to stracisz gwarancję. Co? No to ja mam gdzieś taką gwarancję. Bo jak coś tam podłubiesz w softcie, to wiesz, to oni ci wyjebią gwarancję. Aha. No i siema. Bzdura jak siema. No bzdura pytanie, taki już jest konsystencja. Znaczy wiesz, no ja bym zaryzykował zmianę tego softu, ale nie wiem. No wiesz, oficjalne stanowisko Play jest, że utrata gwarancji, ale... Nie wiem, czy oni są w stanie to... No, ale oni nie mogą gwarantować ci po prostu innego softu, to jest normalne. No, znaczy wiesz, to najlepsze rozwiązanie, oddać telefon na serwis, poczekać 2 tygodnie, aż jakiś pajac zmienić ten soft samemu i ci go odda. Dokładnie. Tylko, że wiesz, no potem zostanie ci wkurwiające powiadomienie, że masz aktualizację non stop. Dokładnie. Dobra, ladies and gentlemen, pajac do ciężarówek. Jesteśmy przy samym tartaku. Jest to... No dobra. Może jedno nie, ale za jeden zakręt będzie to już końcóweczka. Końcówka to tam. Muszę troszeczkę poobczajać tę mapę, bo... Coś mnie tu nie pasi. Co ci nie pasi? Droga mi nie pasi.
Tak, tylko że tutaj troszeczkę źle pojechałem, ale myślę, że nie będzie tym drzewami. Może to wymienia drzewa. A nie, może między tymi drzewami przejechać, powietrze, że się da. Utknięcie w lesie na końcu jest tą przyczepą. Będzie game over. To święto! Nie, nie jedź tu, nie jedź tu! Już zawracaj. Nie zawracaj. Chciałem zawrócić. Zawracaj w ogóle. Ale czy ciężki też tam można wyjechać? Nie, to nie, nie ta strona w ogóle. Boże, kurwa, nie, koniec, nie, 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 nie! O Boże, nie, dobrze, Paweł, dojdź do tej drogi i zrobimy kółeczko małe. Jakie kółeczko? Czekaj, ja już ustawię tą trasę. I... trzeba będzie tak tu pojechać. Dobra, jedź do przodu. Do przodu nie mogę, tam drzewa są. To jest drzewami. No nie, na miłość boską, kurwa, nie! No dobrze, dobrze, przejedziemy. Spokojnie. Tak optymistyczne się zrobiłeś. Nie przejedziemy. Już się zaklinowałem. Pierdolę to, kurwa, no wiedziałem, co się w końcu musi spierdolić, no. Mówiłem, że nic się nie może spierdolić, to po prostu coś musiało. No nie. Tylko nie, synek, nie ma takiego problemu. No to dupę teraz lawiruje pomiędzy drzewami. Jezu, kurwa! Nie, nie, nie wjeżdżaj tu! Nie wjeżdżaj tu, bo się... będziemy Uralami to drzewo zaraz wozić, bo ten, bo się tutaj zaklinujemy na dobre. Słuchaj, ale... wiesz co, tak patrzę na mapę, że to jest do przejechania. Bardzo się cieszę, że masz optymistyczne podejście. No, tak jak jedziesz właśnie teraz. Jest droga, no dobra, może jest jakaś szansa powrotu na ten szlak. No, oczywiście, pod sam koniec musiałem w ostatnie kurwa drzewo trafić. Aż zwycięstwo było tak blisko. Czekaj, wiesz co, bo jest teraz taki problem, że ja nie widzę, jak mam jechać. Jechałem! W prawo, w lewo? W prawo musisz skręcić. Tam przez te krzaki możesz przejechać, miałeś rację. Ale to nie było proste. Na dobrą sprawę. Czekaj, bo kompletnie nie widzę, gdzie mogę jechać. Spójrz z przodu, czy nie widzisz jakichś drzew. Trochę musiałem polawirować między drzewami. Widzę trochę inną opcję. Kurwa. No nie mogę, zaciąłem się tutaj. Myślałem, że to zrobię, ale użyję wyciągarki. A, no. Dobra, ja się zacząłem na jakimś kamieniu chrzanowym, naprawdę. Tak blisko, tak daleko. Ja nie wierzę w ten fail na końcu. Widziałem, że jeszcze jakiegoś faila zaliczymy, a nie chcę dzielić na samym końcu. Tutaj wiesz co, bo... o, dobrze. Czemu nie mogę mapy ustawiać drogi? Coś się zjebało mi z tym. Nie mogę sobie trasy ustawić. Tak? No, w ogóle nie mogę kliknąć na mapę w żadnym klawisze. O! Było. Naprawiło się, dobra. No normalnie się zaciąłem i to tak, że nie mogę się ruszyć. Że ja już wyjeżdżam. Tak, tylko że potem będziesz miał problem, tym co ja. Okej. Co, nie mam, że się przewróciłeś. Wyjebałem się w chuj. Już kurwa jego mać. Może nie mogę odczepić teraz. Zaklinowałem drogę, nie żeby przejechać. Jak ty żeś się zdał? Prostej asfaltowej drodze zaklinował. Tak samo jak ty z tą pierdoloną przyczepką.
No dobra, przejechałem. No to spróbuj dostarczyć. Poczekaj, wróć do tego auta, ja cię wyciągnę. Nie, już pieprzę, to nie wyciągam. No dawaj, wracaj. No dobra. Dobra. A, przewróciłeś się. No. Czekaj, odczepię się od przyczepki. Czym jest przyczepką przewróci? Jak to wygląda? Przyczepką. No dobra, chodź tu, cofnij tu już. Zaczep się o mnie. Nie mogę, ty musisz o mnie, bo silnik mi, nie mogę silnika odpalić. Aha, to kiepsko. Dobra, ale szarpnij, trochę do tyłu daj i do przodu. Nie mogę do tyłu dać. Odrobinę, wszystko jedno w którą stronę, nie? Jak ta przyczepka trochę odjedzie, to nic się nie stanie. Uważaj, żebyś szarpnął. Nie, czekaj, stój, bo muszę odłączyć przyczepę. Dobra, teraz ciągnę. Nic z tego nie będzie. To co mi brakuje? Kołami kręć, tak żebyś... Poczekaj. Kręcę. Szarpnij właśnie, i teraz przyszarp. Czyli muszę jeszcze ten... O. Teraz pełna moc do przodu. Nie, wiesz co, daj mi sobie ścianę. Jedź do tartaku, ja biorę Urala. No dobra. To nie ma w ogóle żadnego sensu. Kurde, już byliśmy tak blisko. Ja pierdolę, nie mogę w to uwierzyć. Mam jeszcze dwie ciężarówki, bo wyciągnąłem tego. Wyciągnąłem tego. Także tego, jak widać, nigdy nie jest zbyt łatwo. Nigdy nie mów, że wygrałem. Nie mów, jak to było, nie mów, chłopca mnie przeskoczysz. Dokładnie. O, i stare dobre przysłowie ludowe nam się idealnie sprawdzają. Nie wiem, jak to do tego tartaku dojechać. Aha, dobra, widzę. No zobacz sobie tam na mapie, spróbuj sobie wyznaczyć trasę przez ten skrót, chociaż może lepiej tego skrótu nie praktykować do końca. Bo to jest ta droga zalana jakby. Tak? Bo jest droga taka, wiesz, droga. No to nie wiem, wiesz, tam spróbuj tak jechać, żeby dojechać. Nie wiem właśnie jak tu pojechać. No to wygląda na przejezdne. Właśnie spróbuj wyznaczyć tam trasę i przetrzeć ją do tego tartaku. Nas tam jeszcze w ogóle nie było. Może dlatego my po prostu nie wiemy jak tam jechać. No ja tam jeepkiem tym moim dojechałem pieprzonym. W tartaku, tak? No. A którą drogą jechałeś? Przez las? Nie, tą wodą cholerną jechałem. A, tą główną, tak? Tak jakby. Może lepiej to główną pojechać. No ja spróbuję skrótem przejechać, zobaczymy. Nie wiem, czy to dobrze. Zastanawiam się, czym się paliwo nie skończy, bo już mam poniżej połowy. A ty tą zalaną jechałeś? No. Ja chciałem właśnie tym skrótem pojechać. Chociaż nie, bo potem ktoś będzie to oglądał i powie, że nie, wcale nie jechałem, a nie jestem pewien. Znaczy, się pomyliliśmy. No nic. Zobaczymy. Czekaj. Jadę po ładunek. Co? W ogóle to byłoby lepiej, jakby świeciło słońce. Zaraz będzie świecić, jest czwarta. O piątej wstaje świt. Jak ja mam tu teraz pojechać? Pojechałem 100 metrów i dominałem, ja pierdolę. Nie, to wiesz co, to już jest tą zalaną drogą, skoro minąłeś, bo się nie cofniesz. No, nie cofnę się. Wiesz co było najgłupsze? No. Pazernie chcieliśmy z tymi pszczółczkami pojechać na raz. Tak. Ja teraz też nie będę brał dużej. Ja nie będę brał teraz dużej przyczepy, tylko wezmę sobie małą, najwyżej na dwa razy pojadę. Bo nie wyjadę nawet z tej pieprzonej kałuży przecież. Ja tak myślę, że trzeba było w ogóle nie brać przyczep, tylko wziąć to bez przyczepy. Na ładunki na 4 razy, no dobra. No. Teraz właśnie tak zrobię, bo to już. Trzeba bardzo przezornie zajmować teraz. Tu jednak wszystko się liczy. Tak. I nie ma nic za łatwego. Pojechałem tylko sobie kałużą. Jak dostarczysz tą, to jeszcze tylko dwie małe i biegaliśmy. Ja się od razu zakopałem. W
pierwszej kałuży, takiej małej. Yes. No dobra, masz tego maza, to nie sobie poradzi. Aha, czyli dyferencja. Czegoś brakuje, jak się zakupujesz mazem. No właśnie tak, nie mogłem w to uwierzyć troszeczkę. Dobra, ładujesz w takim razie Caridge'a. Ale mój Ural jest gotowy. Ural to dobry sprzęt, powinien przejechać. No. Nie, chyba pojadę tą zalaną drogą po górę. Jedź główną, jedź tam, jeśli można w ogóle nazwać główną. Jest główniejsza od tych innych. To jest jeden problem. No? Nie wiem. Bo ja nią dojadę do jeziora takiego jakby. Przejedziesz przez jezioro, to jest łódź podwodna. Nie, bo tak na mapie patrzę. No ja to kurwa nie wykręcę po prostu. A! Spróbuj, może jednak się uda. Tu muszę jakoś pojechać. Nie wiem jak, ale jakoś muszę tędy pojechać. Oj, mam nadzieję, że te małe drzewka nie są takie twarde. Możesz, mazem możesz łamać nawet świerki, jakbyś chciał. Teraz się okaże, co mogę, czego nie mogę. Muszę przejechać przez ten mały lasek. Uuu, ale to... Dziadostwo... A nie, przechyla te kolejne drzewa, no tak. Ej, o, ale zajebałem drzewo. Okej, do objektivu. Przejechałem jak krzew. Tak? Dowiozłeś? Znaczy nie, jeszcze nie dowiozłem, tylko przebiłem się tam, gdzie chciałem. Aha. Teraz mi się wydaje, że będzie dobrze. Nauczyło nas życie, żeby nie... Grał czy pokory? Tak, dokładnie. Żeby do końca nie ufać. Unload, motherfucker! Masz? Dobra, nie. To co, dowiedziesz jeszcze jeden duży, czy mamy wozić małe? Małe, wiesz co, ja wezmę może tego Urala i pojadę małym. Dobra, to jest. Aha, no, dokładnie. To ja na siebie poczekam, pojedziemy z konwojem. Czy dobra, to poczekaj na mnie. Dobra, to się spróbuję wygrzewać z tej kałuży w tym czasie. To też może nie być ważne. A, do małych bierzesz Caridge, zwykły. A, wiesz co, ja i tak bym nie pojechał drugi raz. Paliwa by mi zabrakło. O ja. To idź po Urala. Ural jest częściowo zatankowany i częściowo uszkodzony. Nie widzę. Tutaj muszę sobie mapkę wyznaczyć, żeby nie było jakichś przypadków. Jak będziesz przejeżdżał, wyciągniesz mi z kałuży? Będziesz po drodze miał. Może będzie trzeba. Jak mam po drodze, to cię wyciągnę. To może się nie da uniknąć. O ile sam przejadę? Nie no, to tym Uralem przejedziesz, no tam jest łatwo, bo jest na samym początku. Nie? Przed skrętami najlepiej. Dobra, będzie trzeba mnie wyciągnąć, więc jak będziesz tam przejeżdżał obok mnie, to... Będę potrzebował pomocy. Zdecydowanie. Te odległości wydają się duże, tak naprawdę wcale takie nie są. Tak, są małe, tylko się wolno przez nie jedzie.
spróbować sobie z longiem jechać. Jeszcze nigdy tego nie widziałem nawet. Ej, wydostałem się tym Uralem. Nie potrzebuję pomocy. Ural jest jednak lepszy od Krozy. No, łączy zalety tych obu. To ja tu się tak wyrażę. Stawiam go na poboczu, żebyśmy mijał. Jadę do... tak, tak. Najpierw wyjadę do tego, naprawić się i wziąć... wziąć rzeczy. Znaczy, no tak, tak. Garaż, garaż. A, ten jest loket. No, do następnego musisz jechać. Czy tego na samym końcu, tak? Do tej pory nie rozumiem, dlaczego mnie zmyło z tej rzeki, jak jechałem tu. w ogóle się tego nie spodziewałem, autentycznie. A co ten nadbieg jest jakby wolniejszy od tego drogowego? Ale jest jakby mocniejszy, że tak szybciej osiągnie. A, widzę, że spalanie spada o połowę. Tak? No, wiadomo. No, 6-7 litrów, a tak napalił 14. To też wiadomo, bo co nam. Wycieczka krajoznawcza. Ty, ale park maszyn nam się powiększył. Chyba wszystkie możliwe maszyny wykorzystaliśmy, które były na mapie. No, chyba tak. Nic nie zostało nieużytego. Nawet ziłe, te niebieskie śmieciarki zostały. No tylko jednej nie użyliśmy. Której? No tej takiej super dużej. A jej tu w ogóle nie ma. No właśnie, to mówię. No. Te wszystkie, które były na mapie. Nie korzystamy. Dobra. No to jedź drogą, tam spotkasz mojego Urala. A nie, jeszcze jedziesz do tego. To ja ustawię tego Kamaza, żeby ci pomógł wyjechać z tego. Ewentualnie jak będziesz miał problemy z wyjazdem z startaku. No. Wezmę go tutaj, ustawię naprzeciwko tej dróżki. Mamy bardzo dużo maszyn teraz tutaj sprowadzonych. Nie powinno być problemu z tymi rzeczami. Maszyn, ciężarówek czy u nas dostatek? Dobra, Kamaz na pozycji, Ural na pozycji, czekam na ciebie. Ty, ale wymienienie tych opon, o, jaka różnica z kosmosu. Na szerokie? No. No fajnie, szkoda, że ja zapomniałem o tym. Poczekaj, teraz tak, Lambert. Żebyśmy wyciągnął. Jak do tego Lambera i się jedzie, aha, dobra, tu. Zobaczysz tego. Tutaj, i tutaj. Zobaczysz mojego Kamaza, to przed nim skręcę. Wystawię go trochę, jeszcze przygapię. Ja chyba z tego wynika to takie myszkowanie po drodze tych samochodów. Czego? Dzikiej kamery po prostu. Gdybyś miał widok ze środka, to byś tak nie znosiło, bo byś po prostu wiedział, gdzie jedziesz. Dokładnie. To samochód zasłania ci drogę zawsze. No, to nie jest kwestia tej jakiejś naprawienia fizyki czy czegoś, tylko... tego, że po prostu kiepsko widać, gdzie się jedzie. Mhm. O, usunę kamienie w tym czasie, bo wziąłem krejno. Lolo. Widzę, że się ładował. Jedziesz tą drogą już? Już się ładuje. Jesteś już w Lumberjacku? Jak się tam dojechał tak szybko? Tak, kurwa. Need to install carriage short, medium. Ej, co jest? A, bo ty jesteś w garażu. Nie, no chcę załadować to i nie mogę. Shorta nie możesz? No. A co masz na tym na pace? No shorta. Nie, ale masz tego? Karierę masz, czy...? Tak. Nie, to mówiłem, że karierz jest potrzebny zwykły. A, żeż mordek. Tu nie usłyszałem tego. No, dobra, jedź potem, zmień. Ja pousuwam kamienie w tym czasie. Jakbyś nie mógł wyjechać, to cię wyciągnę. Dobra. No a to zrobimy chwilkę przerwy, a w takim razie powrócę po... Tak. Tam. A, cięcie. Ty tam się tak szybko Dobra. Z powrotem jestem, jak to tak szybko, normalnie.
Tu jest drugi tartak! Jak to drugi tartak? Ty jesteś w drugim, zobacz, są dwa lambery. A ty w jakimś innym, że się tam ładował? No ja w tym, co klasycznie się ładowaliśmy z tą wielką kałużą. Aaa, lol! O fuck, z niego pewnie łatwiej wyjechać, nie? Z tego co ty jedziesz. No to się wyjaśniła tajemnica. Tak. O lol. Dobra, ale przynajmniej jedno jest pewne. Z tym dźwigiem to muszę spróbować tam pojechać, podnieść tego maza dźwigiem. No. Może to być wykonalne. Onward! Goddammit, onward! Czy też taka kałuża jest przy wyjeździe, ale jest płciutka. Jest do wyjazdu. Da się przeżyć. Powiedz jak będziesz przy starym tartaku, tam jest mój Ural, nie będziesz go widział. Ale wtedy się skonwojujemy. Ale co? Ha, dobra, tym, okej. Okay. To poczekaj chwilę, zaraz cię dogonię. Ja tam jestem, teraz sobie kamazem tylko jadę po... z dźwigiem, nie? Jak będziesz tam, tam stoi mój Ural, to się złożymy w konwój i pojedziemy do tego, do tartaku. Ty prowadzisz, bo znasz już drogę. Fajnie się pojada ciężarówkę. No, gra jest piękna. Drewno trochę gigantyczne. No, chyba ładunki były takie duże. Ślady płota zostają na jezdni, świetnie śmiesznie to wygląda. No, teoretycznie powinienem... Minęłem już ten stary. A, to zatrzymaj się, zaraz się dojadę. No dobra. Chciałem jeszcze dojechać tym dźwigiem do tego maza, nie? Już tam blisko. To ja sobie w międzyczasie trasę zrobię. O, jest. Jestem przy przewróconym mazie, może coś się z tym zrobi. Zezłomować? Żyletki pociąć. A nie. Wiesz jak cofnąć jeden odcinek? Jak to cofnąć jeden odcinek? Bo źle go postawiłem. Co on teraz? Raz mi się udało cofnąć odcinek, który źle postawiłem. Jaki odcinek? Punkt na mapie, jak zaznaczasz. A, prawym. A. Dobra, nevermind. Nie mogę w ogóle złapać tego maza, ten pies nie nadaje. No dobra, to dawaj. Pojedziemy. Dobra. Już jest 17, więc... Trzeba zdążyć przed kolacją. No, dokładnie. Jedziesz? Jadę. Dobra. No to spokojnie, ostrożnie. Tak, bez naczepek, żeby sobie się nie powywalać. Tak, chociaż teraz też nie byłeś zbyt pewny, bo to wszystko się może zdarzyć. Konny, prowadź, bo ty już tam byłeś. Na tej mapie ta droga wydaje się nieprzejezdna, ale się jednak udało mi przejechać. Ta zatopiona, tak? No. Znaczy mam nadzieję, że nie okaże się, że rzeczywiście jest nieprzejezdna dla tych samochodów. Pamiętaj, że mamy gorsze ciężarówki teraz. Tam na całej tej trasie był tylko jeden taki punkt, gdzie było ciężko. Się wciągnąłem wyciągarką, więc... Czekaj, było ciężko Mazowi, tak? Mas do tej pory przyjeżdżał wszystko, gdzie my się zakopywaliśmy do tej pory. A tam się wyciągarką po prostu wciągnąłem. No dobra, zobaczymy. Przecież tam też się wciągniemy. Zobaczymy. Oby drzew za dużo nie było. No właśnie nie ma w ogóle. No to dobrze. To znaczy... Aż nie. Teraz zobaczymy.
trochę po masku pociągu jechałem, więc ciężko, wiesz... Spoko, to może teraz... że właśnie zapada zmrok, więc... Aha. Dzwonki będą zbliżone do oryginalnych. Tak, dokładnie. Musimy sobie dokładnie przypomnieć, jak ta droga wyglądała. Z cyklu aromat zbliżony do naturalnego. Tak jest. Czekaj, czy to już tu? Już powiem. Nawet oj, sorry. Trafiłem w twoje drewo. Nawet garaże nie mijaliśmy chyba tego nowego. Sobie na nadbiegu śmigam. A, ja cię gonię na drogowym, cię doganiam bez problemu. Rzeczywiście jest szybszy. Ile ci pali? Ja bardzo rzadko gaz wciskam. Troszeczkę cię doganiam. Ale tak na gazie, już ci mówię, 8, 11, 10, 13, 14. Aha, ja trzymam cały czas gaz. Ile palisz? No już nie, tutaj w granicach 10. A no? Jak trzymam cały czas gaz, dobra, to by było tu. Tutaj? No to go. I ja tu przeleciałem przez te kolejne drzewka. Zaraz to spojrzę na mapę. No dobrze idzie. Już to reduktor sobie włączę. Mhm. A, przez te drzewka masz mieć problem Uralem, więc uważam. Nie, bo... No problem, no problem. Przejechałeś przez to? Ładnie. No i tu się zaczynają kałuże. Osiem. Za bokiem. Nie wygląda na jakąś bardzo hardcore. Okay. Mhm. I dobra, i tu musimy przejechać. Ja tu przejechałem. Aha. Cholera, zatrzymałem się i ten niestety wpadłem w błoto, teraz wyciągnę. Ciągnąć cię? Nie, już się wyciągnąłem. A, i tutaj! Ty jakżeś tu skręcił tym mazem wtedy? No, skręciłem jakoś. To jest faktycznie niemożliwe. No przecież zobacz, tam była dziura wyrąbana. A, chyba każdy z nas ma własne drzewka też, niestety. Ej. Też nie jest... Czekaj, bo zgubiłem cię, nie widzę cię. Ty tu wyjechałeś, prawo? Tak. Tak. Ojojoj, będę potrzebował pomocy. Nie, już się wydobyłem. Jest dobrze. Tak jakby widzę te przewrócone drzewka i jeszcze dodatkowo widzę te nieprzewrócone. Ciekawe zsynchronizowane jest tego. Działa. No jesteśmy. Ty, no rzeczywiście ładna trasa. Ładnie opracowałeś. No i teraz wielkie fanfary. No jeszcze nie. Już widzę tartę. Jeszcze nie tak. Lepiej dojedźmy do samego końca. I tak Urale przywiozły nas do zwycięstwa. Nie spodziewałem się tego, że ostatnio będę wykonała. Ostatnia ciężarówka na mapie, którą zdobyliśmy. Wszystkie takie wypasione ciężarówki, takie uuuu. Gdzieś tam butknęły, przewracały się. Czemu nawet też jest wypasiony, nie co? A no. Wyładowane. River. Teraz 3 godziny, 25 minut. Fuel consumed 2113 litrów. Chyba u mnie tylko, ile jest? Ja mam 2024 litry. No tak, no to w sumie będzie ponad 4000. 6 na 6, garaż, jeden nie odkryliśmy. Tego co tam mijaliśmy. Dwóch klołków nie zdjęliśmy? Tych na dole, tak. Tych Dziś na dole. Strawa, 30 km, ja pierdzielę. 31 i 6. Raptem 30 km. 30 km, no. No nic, to był playthrough mapy River. River, dokładnie. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy, hej.